Trochę z poprzedniku wykładów widać, dlaczego choroby mitochondrialne mogą sprawiać problemy. Problem polega na tym, że choroby są rzadkie. Korelacje genotyp-fenotyp z niektórymi wyjątkami są kiepskie, czyli zgromadzenie jednorodnej grupy pacjentów do badań jest trudne. Są oczywiście klasyczne wszystkie problemy terapii genowej dla genów jądrowych, plus dodatkowe problemy, jeżeli chcielibyśmy, nazwijmy to, leczyć mitochondria. I coś, co bardzo jest trudno dojść do tego, ponieważ niektóre, nawet nowe przeglądówki postulują, że może da się wprowadzać DNA i RNA do mitochondriów. Nie, nie da się. To absolutnie się nie da i nie należy próbować. Teraz troszeczkę jako dygresja, dwa bardzo ważne źródła dotyczące, jakich leków nie należy podawać pacjentom z chorobami mitochondrialnymi, i wytyczne kliniczne z jednego z najlepszych na świecie ośrodków Newcastle. Podaję to tylko, bo wydaje mi się, że to się może komuś do czegoś przydać. Teraz, co można potencjalnie terapeutycznie robić, tego jest bardzo dużo. Choroby dotyczą najróżniejszych rzeczy. Dotyczą oczywiście układu nerwowego, układu mięśniowego, ale przyczyny mogą być bardzo różne. I jeżeli jest za mało mitochondriów, w teorii można by jak gdyby sprzyjać generowaniu nowych mitochondriów. Można by było zastępować mitochondria, to będzie na samym końcu. Można by usuwać wolne rodniki, to jest bardzo modne, nieszczególnie skuteczne. Można próbować jakoś zastąpić niedziałające enzymy mitochondrialne i to, co wydaje mi się najbardziej obiecujące w tej chwili, to są dwie rzeczy. Usuwanie niedobrego mitochondrialnego DNA, bo z wyjątkiem neuropatii wzrokowej Lebera zawsze jest mieszanina dobrych i złych mitochondrialnych DNA. I w przypadku kilkudziesięciu różnych chorób, które zaburzają syntezę mitochondrialnego DNA, jest możliwe wpływanie na pulę nukleotydów. Czyli inaczej, żeby to było, że tak powiem, tak bardziej widoczne, podawanie nukleozydów, biogeneza mitochondriów, eliminacja zmutowanego mitochondrialnego DNA, dodanie lub podmiana mitochondriów, przeszczepy szpik wątroba, na czerwono różne leki i ćwiczenia. To są rzeczy, które są, jakby to powiedzieć, jak się weźmie dowolną publikację, są 3 czy 5 stron tabelek badań klinicznych w różnych stadiach, na ogół w pierwszym i drugim. Jest ogólny zgoda, że w wielu przypadkach dobrze dobrane ćwiczenia mogą wpłynąć pozytywnie. No i jako ostatnie, neuropatia wzrokowa Lebera, która jest bardzo taką wyjątkową chorobą. Ona jest nietypowa, ponieważ dotyczy tylko oka, a oko jest bardzo wygodną tkanką do terapii genowej i do ogólnie terapii. I są dwa podejścia, które odnoszą bardzo dobre efekty. Znaczy, może zależy, jak się to jest badanie, jak to jest stosowane, ale coś, co neuropatia wzrokowa Lebera jest związana z dysfunkcją pierwszego kompleksu mitochondrialnego i od dość dawna próbuje się stosować idebenum. To jest analog koenzymu Q i wygląda na to, że są pozytywne efekty, szczególnie jeżeli jest stosowany w pierwszym roku od wystąpienia objawów choroby. A druga rzecz to jest terapia genowa dla najczęstszej postaci, tej z mutacją w 1778, czyli w ND4. I to, co jest ciekawe, jest, że się wstrzykuje gen na odpowiednim wektorze. Najmłodniejsze wektory do terapii genowej to jest tak zwane AAV, Adeno-Associated Virus. Wstrzykuje się do jednego oka, drugie oko jest jako kontrola. To, co jest ciekawe, jest, że poprawia się w obu oczach. Z tym, że według mojego najlepszego rozeznania to nadal nie jest dopuszczona terapia. Nie ma tego na liście terapii FDA, aczkolwiek na pewno już jest po badaniu w trzeciej fazy. Także najprawdopodobniej to powinno być w miarę szybko dopuszczone i jest to, wygląda na to, że skuteczne. Trochę jako dygresja, jak na razie bardzo mała skala. Praca jest stosunkowo nowa, bo jest z grudnia zeszłego roku. Nie miałam dostępu do jej części metodycznej, więc nie wiem, jak to dokładnie zrobiono. Ale dla dzieci z zespołami, gdzie jest duża delecja mitochondrialnego DNA,
wspomagano ich funkcjonowanie mitochondriów przez izolację mitochondriów matczynych, które powinny być pod względem typu mitochondrialnego DNA dokładnie takie same jak dziecka, i dodawanie tych mitochondriów do czerwonych krwinek tych dzieci. I to jest strasznie wczesne badanie, ale wyniki są dość zachęcające z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że u czwórki z tej szóstki dzieci poprawił się procent dobrego DNA w ich krwiobiegu, a ponieważ z tymi dziećmi były problemy z niską masą ciała i kiepskim przybieraniem na wadze, u pięciu z nich na szóstkę poprawiła się masa ciała. Więc to jest taki trochę wyskok, ale dość zachęcający. To jest takie ogólne omówienie tego, że można podawać na różne sposoby mitochondria, w co nie będę wnikać. I teraz lista zaburzeń metabolizmu kwasów nukleinowych w mitochondriach jest bardzo długa. Ja nie chcę strasznie dużo o tym mówić, ale dla kilku mutacji dotyczących zarówno biosyntezy, jak i katabolizmu nukleotydów są prace o podawaniu prekursorów obu pirymidyn, czyli tyminy i cytozyny. I dla siebie i dla Państwa, ponieważ ja nie kończyłam biochemii, ale nie pamiętam, zasada to jest C i T. Nukleozyd to jest C lub T z odpowiednim cukrem, a nukleotyd jest fosforanami. To, co się podaje pacjentom, nie ma fosforanów, ponieważ one bardzo kiepsko wnikają do komórek. I w ogóle bardzo ciekawe, to znaczy jak jest niedobór kinazy tybinowej drugiej, która jest obecna w mitochondriach, jest niedobór, znaczy albo są te liczne delecje, albo i delecje, i niedobór mitochondrialnego DNA w związku z kiepską syntezą. Natomiast to, co jest ciekawe, że to uzupełnianie działa najprawdopodobniej na bardzo ciekawej drodze. To znaczy wprowadza się te nukleozydy do komórek, czy one wchodzą do komórek, tam C jest fosforylowane przez odpowiedni enzym, K, P jest fosforylowane przez kolejny enzym, oba wnikają do mitochondriów, czyli to nie jest uzupełnienie brakującego enzymu, ale to jest jak gdyby zastąpienie jego funkcji. Ci z Państwa, którzy pamiętają historię z tym chłopcem z bardzo ciężką chorobą mitochondrialną, którym chciano stosować podobną terapię, tam była gorsza sprawa, dlatego że dwa by mu najprawdopodobniej nie starczyły i on był w bardzo kiepskim stanie. W każdym razie przyglądałam się bardzo różnym publikacjom i ogólnie rzecz biorąc, to też nie jest jeszcze w pełni zatwierdzona terapia, ale jest sporo badań, w tym badania na przykład czegoś, co się bardzo zrobiło od kilku lat istotne, mianowicie jakości życia, quality of life. Nie tylko ile przeżywają, ile ważą, ale jakie są subiektywne odczucia. I dla 25 osób u ponad połowy efekty tej terapii uchodziły za bardzo dobre. Tak jak już powiedziałam, właśnie jeszcze jest sprzed kilku lat praca, która pokazuje, że 5 ciężkich przypadków właśnie niedoboru tej kinazy tyminowej drugiej przeżyło, a w kontrolnej grupie tylko 1/5 pacjentów przeżywała 2 lata. Czyli to niewątpliwie działa i podobne rzeczy są sugerowane także dla innych genów zmutowanych. Są też jakieś wstępne wyniki dla jeszcze dwóch innych, ale to wszystko jest takie, że głównie są tabelki i wyliczanki, ale wygląda na to, że to ma sens. Coś, co jest dość kontrowersyjne, to są przeszczepy szpiku i wątroby w czymś, co się nazywa MNRI. To jest złożona choroba połączona z encefalopatią i tak jak Państwo widzą z tych danych, no trudno powiedzieć, to znaczy Nie wnikałam bardzo w te badania, ale jeżeli z 24 przeszczepów szpiku zmarło 15 osób, a z przeszczepów wątroby też ponad połowa dzieci nie przeżywa, być może należy to bardzo wcześnie robić, być może szczególnie dobrze zbierać przypadki. Teraz wchodzimy w erę znacznie nowszą, mianowicie jeżeli mamy heteroplazmatyczny układ, czyli mamy, nazwijmy to dobry i niedobry mitochondrialny DNA, są dwie możliwości. Co możemy zrobić? Możemy spróbować usunąć zły mitochondrialny DNA, albo możemy próbować to w jakiś sposób modyfikować. I jest sporo prac
głównie robionych jednak w układach in vitro czy też na myszach, gdzie kieruje się do mitochondriów enzymy restrykcyjne nakierowane, no nazwijmy to, tą złą mutacją. Ja wymieniam tutaj dwa, to znaczy nukleazy, które są związane z palcami cynkowymi, coś o długiej nazwie, której nie będę tłumaczyła, to są nukleazy efektorowe, podobne do aktywatorów transkrypcyjnych. I to mają Państwo pokazane ten wariant, że przecinamy niedobry. Na dole, jeżeli cokolwiek z tego widać, jeżeli pozbywamy się tego niedobrego mitochondrialnego DNA, powinna nam wzrosnąć procent dobry. Problem po prostu polega na tym, proszę sobie wyobrazić pacjenta, teraz gdzie my mu to podajemy. Na ogół to jest wieloukładowe. Jeżeli to jest podawane za pomocą wektorów AAV, to jednym z ogromnych problemów terapii genowej jest po prostu dostarczanie dostatecznej ilości tych wirusów. Ale są różne bardzo ciekawe prace, niektóre już całkiem stare, gdzie na przykład można było uzyskać myszy, które miały zmienione proporcje niedobrego DNA z zastosowaniem właśnie tej metody. I tu jest jeszcze, żeby był obrazek, jak wyglądają te nukleazy palca cynkowego i te nukleazy tale. Na ogół one są dimerami i się je dobiera tak, żeby było cięcie tego niedobrego DNA. Teraz wszyscy wiedzą o CRISPR, wspaniałą możliwość redagowania, ale niestety genomu jądrowego nie można dostosować w mitochondriach. Natomiast jest niesamowita pracownia Davida Liu, który jest, to trochę mam wrażenie, że on siedzi i wymyśla, jak najlepiej modyfikować DNA, zarówno jądrowe, jak i mitochondrialne. Miałam okazję kiedyś słyszeć jego zdalnie w czasie pandemii jego wystąpienie. I między innymi są już w tej chwili dwie prace jego grupy, gdzie założą, że nie jest możliwe wprowadzanie CRISPR, ponieważ do CRISPR potrzebne jest RNA, który jest naprowadzaczem tego enzymu. Wymyślił czy wynalazł specjalny enzym bakteryjną deaminazę cytydyny, która zresztą jest z jakichś względów trująca, więc trzeba ją wprowadzać w dwóch kawałkach do mitochondrium. I są bardzo ładne prace pokazujące, że można w komórkach modyfikować z nukleotydu C, jeżeli taka mutacja by szkodziła, znaczy jeżeli to C by było złe, to można to modyfikować. I jego grupa stara się w tej chwili, są już kolejne publikacje dotyczące innych modyfikatorów specjalnie nakierowanych na mitochondria. On także ma ogromną ilość ciekawych prac dotyczących modyfikacji jądra. I jako ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to będzie coś, co jest trochę z innej bajki, ponieważ te wszystkie rzeczy, o których mówię dotychczas, bardzo kiepsko sobie wyobrażam dla mitochondriów coś takiego, jak jest powiedzmy dla zatwierdzonych różnych terapii, takich jak dla anemii sierpowatej czy innych wariantów beta-globiny, ponieważ może to będzie zatwierdzona niebawem ta terapia dla neuropatii wzrokowej Lebera. Natomiast większość rzeczy jest wieloczynnikowych. Bardzo trudno modyfikować tak dużo różnych rzeczy w organizmie. W związku z tym od dobrych kilkunastu lat dwie grupy, głównie w Newcastle, grupa Shurata Mitalipowa w Oregon w Stanach, stara się zrobić coś innego. A mianowicie, jak nie dopuścić do urodzenia dziecka z chorymi mitochondriami. To dotyczy tylko mitochondrialnych mutacji. I teraz dlaczego to jest robione? Otóż w przypadku jądrowych genów istnieją różnego rodzaju opcje, takie jak diagnostyka preimplantacyjna i diagnostyka prenatalna. W przypadku chorób mitochondrialnych to się też robi. Problem polega na tym, że jeżeli robimy biopsję trofoblastu czy cokolwiek innego, nie ma żadnej gwarancji, że wszędzie w zarodku jest tak poziom mitochondrialnego DNA zmutowanego, jak jest w tym, co bierzemy. Jest jedna praca taka, która pokazuje, że w przypadku 8 badań preimplantacyjnych wszystkie dały bardzo dobre efekty. Dziecko miało być zdrowe, jedno urodziło się chore, ponieważ biopsja jednego nie daje gwarancji, że wszystko będzie ok. Więc co wymyślono? To będzie kiepsko widoczne. Ja to nazywam
po angielsku co się nazywa mitochondrial replacement, ja to nazywam podmianą mitochondriów. Po prostu mamy kobietę, która ma chorobę mitochondrialną, czyli ma mutację w swoim mitochondrialnym DNA. Bierzemy, oczywiście nie jeden oocyt, ale bierzemy oocyt jej i oocyt dawczyni. I jak gdyby dokonujemy usunięcia jądra z oocytu dawczyni, wprowadzamy oocyt tej kobiety i oczywiście zakładając, że to nigdy nie wyjdzie na jednym, trzeba będzie więcej, zarodek rozwija się pozaustrojowo i jakoś następnie przenosimy go do matki. To jest jedno takie dziecko na świecie, według tego, co ja wiem, urodzone w 2016 roku. Strasznie nie lubię słowa dziecko trojga rodziców, ponieważ no, tak jak Państwo słyszeli w mitochondriach, naprawdę nie ma dużo genów, no ale niech będzie. I lekarz, który to robił, planował kolejne dzieci. To było dość skomplikowane, ponieważ procedury tej podmiany były robione w Nowym Jorku, natomiast następnie wyjechał z rodzicami do Meksyku, bo tam ponoć nie było przepisów. Podobno jednak są. FDA zakazało i to jest wytłumaczenie, dlaczego to było robione. To jest rodowód tej rodziny, gdzie Państwo widzą, że tam no, dzieci, które umierały w młodym wieku, były ilości straszne. Także to jest, jak gdyby to jest uzasadnienie FDA. Ale tutaj widać, prawdopodobnie nie widać tej skali, ale u tego chłopca, zanim rodzice go zabrali i nie chcieli, żeby był dalej badany, to w najbardziej wysoki poziom w jednej z jego tkanek był około 10%. Na ogół było tego mniej, czyli udało się rzeczywiście to zrobić. Newcastle ma od 2015 roku zezwolenie na 5 ciąż tego typu rocznie. Według mojego rozeznania nic dalej nie było z tym robione. I to jest w ogóle dopuszczone w Wielkiej Brytanii. Przeszło przez obie izby parlamentu. Natomiast nie mam pojęcia, czy i kiedy będą rodziły się dzieci z podmienionymi mitochondriami. Jako zupełnie rzecz z boku, dwie kliniki zajmujące się zapłodnieniem pozaustrojowym stosują podmianę mitochondrów jako zupełnie nieuzasadnioną naukowo i nie mają na ten temat żadnych publikacji, jak gdyby wspomaganie rozrodu kobiet, które nie mają sukcesu w reprodukcji pozaustrojowej. I jeszcze jakoś zupełnie ostatnia rzecz, żeby sobie zdać sprawę, ilu osób to by dotyczyło. Całkiem wielu kobiet, kilkaset kobiet i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. To był mój ostatni slajd i jeszcze może w ten sposób. To jest strasznie złożone. Bardzo trudno przebrnąć przez pracę. Jeżeli Państwa by to interesowało, trzeba wyłącznie czytać nowsze, ponieważ starsze spekulują, co by było, gdyby można było robić rzeczy, które wiemy, że nie można robić. Dziękuję bardzo.